szaleństwa i zatrudni się jako czeladnik kowala! Dzień dobry panom! Czy możecie mi powiedzieć, gdzie znajdę jakiegoś kowala? Chciałbym się zatrudnić jako czeladnik! Wynoś się! Nie! Zasłużył sobie na to! Moje marzenie legło w gruzach! Nie mam po co żyć! Nie rób tego! Odejdź, nieznajomy! To nie twoja sprawa! Miałbym zignorować zrozpaczonego potwora na skraju przepaści? Miałbym po tym koszmary! Czemu chcesz się zabić? Może mógłbym ci pomóc? Nikt nie może mi pomóc! Każdemu można pomóc. Widziałem już podobnych do ciebie. Wiesz, prowadzę spotkania dla przybitych potworów, gdzie wspólnie analizujemy nasze problemy i szukamy rozwiązań. Może chciałbyś do nas dołączyć? Nie sądzę, żeby to pomogło! No weź, będzie fajnie. Przyjdź chociaż zobaczyć, jak to wygląda. Nawet nie musisz nic mówić. No dobra, wpaść nie zaszkodzi. Nazywacie się jakoś? Tak. Stowarzyszenie Niedowartościowanych Potworów. Jak uroczo. Gdzie je spotykacie? Kilkaset metrów za farmą Sekoba. No dobra, no to do jutra. Witam ponownie wszystkich tu zgromadzonych na naszym cotygodniowym spotkaniu Stowarzyszenia Niedowartościowanych Potworów. Zaraz, gdzie się podział smok? Wiesz jak to jest. Znowu ktoś go odwiedził. Jam jest Lancelot z rodu buraków. Przemierzyłem odległe krainy, żeby się z tobą zmierzyć, bestio. Zatopię mój miecz krwawego drągala w twoim sercu i uwolnię królestwo spod twoich okrutnych rządów. Wkrótce powrócisz do swojego pana Beliara, do najgłębszych czeluści piekielnych. Zbawię świat i zdobędę rękę księżniczki, a twoją głowę powieszę sobie nad kominkiem jako trofeum. Obedrę cię ze skóry i zrobię z niej najlepszą zbroję świata. Ja pierdolę, skąd oni ich biorą? Mój miecz krwawego drągala. No trudno. To w takim razie... Kto chciałby dziś zacząć? No dobra, ja zacznę. Kilka dni temu przytrafiła mi się naprawdę potworna rzecz. Co? Zrywasz ze mną? Dlaczego? Ponieważ jesteś niedojrzały, nie myjesz zębów i masz pchły! Poza tym znalazłam sobie prawdziwego kokiera, który umie mnie zadowolić w przeciwieństwie do ciebie. Ale przecież tyle czasu byliśmy ze sobą! Ja cię kocham! Nie możesz mnie tak po prostu zostawić! Tak? No to patrz! I wtedy widziałem ją po raz ostatni. Jestem teraz taki smutny. Nie wyobrażam sobie życia bez mojej kruszyny. A to podła suka. Powinieneś o niej zapomnieć. Goblin ma rację. Gdyby to była prawdziwa miłość, próbowałby się odzyskać, zamiast wyspowiadać się innym potworom. Hehe, ale ofiara losu. Zapomnieć o niej? Genialny pomysł! Że sam wcześniej na to nie wpadłem. Macie rację, życie toczy się dalej. Nie ma co się dłużej nad tym rozwodzić. Świetnie! Ktoś jeszcze chciałby się z nami podzielić swoimi problemami? Mi ostatnio. Przydarzyło się coś bardzo smutnego. Synu, jesteś już dorosły. Pora, żebyś dowiedział się prawdy o swoim pochodzeniu. O co chodzi? Tak naprawdę ja nie jestem twoim biologicznym ojcem. Co? Jak to? Przykro mi, że dopiero teraz się o tym dowiadujesz. W takim razie, kto jest moim ojcem? Twoim ojcem jest... Zaraz, co to? Zwierzęta? O nie! To twój ojciec! To ma być mój ojciec? Przecież to człowiek! Gorzej! To zoofil! Ale będzie fajnie! Uciekaj, synu! Jaki miałem wybór? Uciekłem. I zostawiłem wszystkich na pewną śmierć. W dodatku mój ojciec okazał się być zwyrodniacem. To takie smutne! Tam, ja swojego staruszka zjadłem. Taka tradycja rodzinna. Wiesz, może i ten gościu nie dał ci życia, ale podarował ci dom, miłość, dzieciństwo.
A co ci dał twój prawdziwy ojciec? Nic. Po prostu cię zrobił i zostawił. A na koniec jeszcze zgwałcił twojego przybranego ojca. Niczego mu nie zawdzięczasz. Rzeczywiście, że też sam wcześniej na to nie wpadłem. Panna bestio, jesteś geniuszem! Miło mi to słyszeć. Ktoś jeszcze chciałby coś dopowiedzieć? Może teraz ja spróbuję. Chciałem zatrudnić się w Korinis jako czeladnik kowala, ale strażnicy mnie zaatakowali, jak im tylko o tym powiedziałem. Całe życie marzyłem o tej robocie, co ja mam robić? Widać, nie potrzebują żadnego. Spróbuj się zatrudnić jako czeladnik stolarza. Ale ja chcę być kowalem! A od której bramy próbowałeś wejść? Od południowej! To spróbuj od północnej. Tamtejszy strażnik jest bardziej wyrozumiały. O kurde, czemu sam na to nie wpadłem? Może jednak nie wszystko stracone? Właśnie. A nawet jeśli się nie uda, możesz spróbować zatrudnić się na farmie Onara albo w Górniczej Dolinie. Miejsc pracy dla kowalów jest na tym świecie od groma. Po prostu trzeba chcieć. Masz rację. Nie mogę porzucać marzeń z powodu jednego niepowodzenia. Będę próbował aż do skutku. No i gitara. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Może ty, szczurze. Zawsze przychodzisz na nasze spotkania, a nigdy nic nie opowiedziałeś. Ja raczej mam nieciekawe życie. No, nie daj się prosić. Po coś na pewno tutaj przychodzisz. W porządku. Skoro tak ładnie prosicie. Kilka dni temu... Spóźniłeś się, frajerze. Jesteś już drugą osobą, która mi to dziś mówi. Posiadłem moc bogów. Teraz pozostaje mi tylko zabić ciebie. I wreszcie będę mógł zniszczyć świat. Następnym razem, jak będziesz chciał zniszczyć świat, to go zniszcz, zamiast tyle paplać. I to by było na tyle. Czyli uratowałeś świat przed totalną zagładą? Jestem pod wrażeniem. Lol, nie widzisz, że on żartował? Kochanie, skończyłeś już? Chodź wreszcie do nory, bo cieczka mi się kończy. Już idę, słonko. Wybaczcie, zew natury wzywa. Co? Ty jesteś jej nowym facetem? Co? Nie, ja pierwszy raz widzę tą wilczycę. Zabiję cię, łojco! Jeśli to już wszystko, zamykam dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Widzisz, czerwojadzie? Każdy problem można rozwiązać poprzez dialog. Pamiętaj, żeby nie porzucać marzeń. Dzięki za wszystko, polna bestio! Dzień dobry panom! Chciałbym się zatrudnić jako czeladnik kowala! Dzień, bydlaku!